dziękuję, że tylu z Państwa zechciało przyjść dzisiaj tutaj do nas, żeby uczcić tego, który to założył, który stworzył, który działał. Patrząc na niektóre osoby, widzę członków klubu, którym jestem ogromnie wdzięczna, że wtedy zechcieli pracować razem z nami, jeszcze może wcześniej przede mną. A przede wszystkim jestem wdzięczna za to, że doszło to do sfinalizowania. I tutaj bardzo gorące podziękowania panu Bogdanowi, który tak mocno się zaangażował, radnemu naszemu, żeby to powstało. Nie mówiąc już o pani przewodniczącej, której ciągle to leżało na sercu, żeby to wreszcie powstało, żeby otworzyć tę ekspozycję, żeby to była ekspozycja stała. I muszę powiedzieć, że właściwie ostatnią wolą profesora, zanim jeszcze odszedł do domu ojca, było to, by ocalić to od zapomnienia, by to przetrwało. Ponieważ jest to dorobek 50 lat, spory kawał czasu, co niektórzy pamiętają początki, jak się trzeba było natrudzić, namęczyć, taśmy wywoływać, obrabiać w koreksach, wieszać, suszyć, przycinać. Zresztą potem Państwo na ekspozycji zobaczycie te wszystkie przyrządy. I to było jego taką ostatnią wolą, żeby to ocalało, żeby tego po prostu nie wyrzucić. Bo tak jak już wspomniał Błażej, kluby były w Warszawie, w Poznaniu, w Gliwicach, w Bielsku Białej, z którymi mieliśmy bardzo bliskie kontakty, jeździliśmy stale na fazy, zdobyliśmy tam nawet pierwsze miejsce na międzynarodowym konkursie, co było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Zresztą taki malutki epizod, kiedy przyjechaliśmy do Warszawy w grupie 20 kilku osób, małych dzieci plus już licealistów, to zdziwiono się, skąd tyle ludzi zapalonych pasją filmowania. I potem, o dziwo, z Warszawy wyjeżdżaliśmy w ten sposób, że nie mogliśmy nagród pomieścić. Wszystkie nagrody, jakie były do zabrania, zabraliśmy. To też amatorski klub filmowy Sawa powiedział, nie przyjeżdżajcie, bo dla nas nic nie zostaje. Więc to jest taki mały, bardzo przyjemny epizod, który chyba w pamięci wielu osób, wielu członków pozostał. I za to serdecznie dziękuję, że możemy to otworzyć, że to nie zniszczone, po prostu ocalało od zapomnienia. A jeszcze mała dygresja, stworzyliśmy film Zatrzymać czas, film o Pyskowicach. Tam już wielu osób nie ma wśród nas, odeszli. Inicjatorem z kolei był pan Jan Rychlik, któremu tak bardzo zależało, żeby właśnie Pyskowice utrwalić. I te Pyskowice są na taśmie, to co Błażej wspomniał, że nawet ten amfiteatr i ten kamień to też był utrwalony i pozostał. W tej chwili, gdybyśmy poszli po Pyskowicach, no wielu, wielu zabudowań, a przede wszystkim osób nie ma. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję i zapraszam do zwiedzania wystawy, bo naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Cóż ja mogę powiedzieć? Jak dowiedziałem się od pana Błażeja, jadąc samochodem do państwa, to jesteście naprawdę państwo ewenementem. Nie wiem, czy światowym, ale polskim na pewno. Wiele, bardzo wiele, a właściwie prawie wszystko to, co zostało zrobione właśnie przez amatorów, nie przez zawodowców. Zawodowcy mają archiwa, filmoteki i tak dalej, ale to, co zostało zrobione przez amatorów, a w moim przekonaniu jest bezcenne, dlatego sam też robiłem i amatorskie, a potem zawodowe filmy, wiem, na czym to polega. Film amatorski powstaje z innych zupełnie przyczyn, inaczej się robi, w innej atmosferze i tak dalej. Zawodowy, no to jest fabryka, no, idzie się na godzinę 8 rano i się po prostu pracuje. To, że Państwu udało się zachować te filmy, to jest punkt pierwszy, ale punkt drugi wydaje mi się jeszcze ważniejszy, że te filmy będą do oglądania, bo filmy się robi po to, żeby je oglądać. I ta digitalizacja, która jest przeprowadzana, no to muszę powiedzieć wszystkim, którzy do tego się przyczyniają, szapoba. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym jeszcze proponował, nim pana Stanisława poprosimy i panią przewodniczącą o ten symboliczny klaps rozpoczynający jarzy reaktywacja, to chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj właśnie pana profesora Jana Solińskiego, niedawno zmarłego Wojciecha Gargałę, pana Mikołaja Hepę, który był również wśród założycieli, pan Jan Skórzok, który był elektronikiem,
Nie ma z nami pana Władka, chociaż no jest wśród osób jeszcze na szczęście obecnych na tym świecie, ale nie ma go z nami, mimo że próbowałem się do niego dodzwonić, ale trzeba wspomnieć, że życzliwość pana Władysława Macowicza przez długie lata dla tego klubu filmowego Jaś też była ważnym elementem. Ale chciałbym, żebyśmy przez parę minut uczcili minutą ciszy pamięć właśnie tych osób, których już nie ma. Niedawno właśnie odszedł choćby Wojciech Gargała, którego filmy też będziemy puszczać. Parę lat temu pan profesor Soliński. Bardzo proszę o minutę ciszy. Dziękuję. Panie Jolu, bardzo proszę, tego pana Stanisława. Wspólnie te paparazzi, bardzo proszę. Mężczyźni nigdy nie byli skryty gerlami i nigdy nie trzymali mnie. Ja tylko tak będę udawał. Uważamy naszą ekspozycję za otwartą.